Witam wszystkich z tej strony Czaberdach. Gramy w Duela. Chciałem wam zaprezentować deck twierdzy. Jest to deck o bardzo agresywnym stylu gry. Szybkie ataki, brutalna siła towarzyszy tej rozgrywce. Dlaczego? Ponieważ jest to deck nastawiony nie tyle na zaklęcia czy łuty szczęścia, ile... Nie przyjmę tych kart. O, pięknie, weszło mi coś za jedyneczkę, więc jestem zadowolony. Ile oparta na kreaturach. Ich brutalnej zwierzęcej sile. Tak, zwiększmy sobie siłę. I wystawmy się takim dziadygą. Nic więcej nie mogę niestety zrobić. Dosyć słabiutki, bardzo słabiutki, ale cóż zrobić. Oddajmy turę. Czym się charakteryzuje ten deck? No właśnie, siły oparte na kreaturach, wśród których znajdziemy A. Orków, wojowników i... zwiększyć siłę... wojowników i szamanów oraz zwierzoludów, centaury i harpie. Tak, czy coś mogę jeszcze zrobić? Raczej nie. Zakończ turę. Centaury i harpie. I te jednostki są zaopatrzone w takie atrybuty jak szał. Na przykład ta jednostka. To też jest twierdza. Wow, gram przeciw twierdzy. Kiepsko. Tak, zwiększyć znowu siłę. I wystawić się... Haha, zrobić niespodziankę draniu. Będzie bolało. Tak, będzie ci bolało. Ta jednostka ma szybki atak, czyli od razu po wystawieniu się mogę atakować. I lecimy z atakami na jego bohatera. Zaraz opowiem o tych atrybutach. I ucieknę mu. Ucieknę mu tutaj, ponieważ ma jeszcze chyżość. Zakończ turę. Więc tak, szał. Szał powoduje coś takiego. Jeżeli moja jednostka zginie, to jednostka, kreatura z szałem dostaje w wypadku szału 1 plus 1 do ataku i kontrataku. Takie buty. Tu masz też chyżość. Patrz, co ci zrobię. Mogę się ruszyć dzięki chyżości i szybkiemu ataku mogę się ruszyć i zaatakować. I jeszcze... Atakować czy blokować? Będę atakował. I mogę się czymś wystawić. Zwiększmy siłę. Jednostka z szałem. No właśnie. Następna bardzo silna jednostka. Ja ją na razie nie będę blokował bohatera. Będę atakował jego. A niech on się blokuje i traci turę na przemieszczanie swoich stworzeń. Tak, szał. Jeżeli zginie moja jednostka, to kreatura obdarzona szałem na poziomie pierwszym dostanie plus 1 i plus 1 do ataku i kontrataku. Na jedną turę tylko, na jeden atak właściwie. Po ataku zostaje to zniesione. Honor. Jeżeli wystawię kreaturę z honorem w tym miejscu, to jednostki sąsiadujące z tym stworzeniem na stałe otrzymają plus 1, plus 1, czy plus 2, plus 2, zależy jaki honor ta kreaturka będzie posiadać. Tak się powystawiałeś. Nieładnie, nieładnie. Na stałe otrzyma plus 1, plus 1. Teraz, co ja bym z chęcią zrobił? Z chęcią bym chyba podobierał sobie trochę kart. Czy będzie to miało sens? Och, to prawdopodobnie będzie miało sens. Ciach. Właśnie, jednostka otrzymała, wykorzystałem podniesienie szału bez straty jednostek. Dzięki temu mam 4 ataku, a ta jednostka ma 4 życia, więc ją niszczę. Dalej.
Prawdopodobnie przydałoby się mi zaatakować tą dziadygę i powiedzmy szczerze, uciec. To ona ma niewrażliwość? Nie, nie ma niewrażliwości. Blokuje tym moim słoniem. Nie powinna atakować. I trzepiemy bohatera dalej. Zostało mi jeszcze 4 złota. Dobrać kartę. 2, 2. Nie, może to w następnej turze chociaż spróbujmy. To jest przyjemne bardzo. Ekstra. Weszła mi kreatura dosyć silna. Więc wystawię ją. I jeszcze taką kreaturkę mogę wystawić. I oddajmy turę. Honor. No właśnie. Wszystkie jednostki sąsiadujące otrzymują plus zależnie od licznika honoru do ataku i kontrataku. Jeżeli chodzi o zaklęcia, główną szkołą magii jest Szkoła Ziemi. Szkoła Ziemi jest to szkoła lecznicza. Regeneracja, dodawanie z życia. Nie mów, że się poddasz. Boga, nie poddawaj się. Już trzecia walka, w której... To by była trzecia walka, w której ktoś się poddaje. A tego nie chcę. No właśnie, tak jak przypuszczam, nie zaatakuje, ponieważ straciłby tą jednostkę. Dzięki czemu ja ją zniszczę. Czy ty masz niewrażliwość na atak? Nie masz. Ty również nie masz. Wolę ciebie stracić, niż tego wielgasa. I maltretujemy go bezlitośnie. Ty masz niewrażliwość na atak. I ty masz chyżość. Do cholery, i szybki atak. Ha. No nic, dobra. Ciach. Elegancko. Zadziałał szał. Co się teraz dzieje? Teraz muszę koniecznie zwiększyć sobie manę i zwiększyć wszystkie atrybuty plus 1 dzięki tej karcie. Dalej. Dobrać kartę. Nie, wystawię mu coś takiego, niespodziankę, bardzo nieprzyjemną. Ha. I... 4... Dobiorę kartę. Zobacz co mi... O, bardzo dwa przyjemne czary. I zastosuję coś takiego. Jednostki latające bodajże. I walczące wręcz, jeżeli zaatakują, to oberwą dwa licznika. Za trucia bodajże. Trucizny, tak. Więc ta jednostka walcząca wręcz, posiadająca podwójny atak, zostanie zniszczona przez swój atak, ponieważ nadzieje się na tą pułapkę. Co on tu się... czym on tu się wystawia? Niemiło. I niewrażliwość na odwet, też niemiło. Tak, no zginęła mi następna kreatura i mój szaman otrzymał ma już plus 5 i 5 ataku i kontrataku. Wystawię się znowu tym czarem. Nie może wystawić żadnej jednostki latającej dzięki temu. Oraz zwiększę manę i zniszczę mu kreatury bardzo bezczelnie. Dobrze, co my tu mamy? Mamy tutaj na pewno bardzo ciekawą możliwość ataku na jego bohatera i zakończenia tego pojedynku w zasadzie. Właśnie, dzięki tej umiejętności szału zbierania sobie siły ataku można bardzo szybko i niespodziewanie rozwalić przeciwnika, ponieważ może zostawić słabą jednostkę dysponującą właśnie szałem, posiadającą na przykład dwa ataku, ale szał na jakimś tam poziomie i można tak pozwiększać jej w ciągu swojej tury tą siłę ataku, że jego bohater zostanie zmaltretowany. Więc taktyka polega na troszkę blefowaniu, zbieraniu tych punktów ataku i kontrataku i trzepaniu bohatera jak najszybciej, pozbywaniu się wrogich jednostek również,
poświęcaniu słabych jednostek, by jednostki z szałem wzmacniać, i bronienia za wszelką cenę jednostek, które naprawdę mogą namieszać we wrogich szykach. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten pojedyneczek. Pokazałem wam malutką próbkę, jeszcze pokażę wam meczek Talii Twierdzy, ale na ten raz wystarczy. Dzięki za oglądanie, cześć, czołem.